Cześć, cześć, ze strony Jerku82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Medieval Dynasty. O kurde! Chyba jakiś grat był tutaj. Patrzcie, jaka dziura w dachu. Kurde, trzeba byłoby ponaprawiać te chałupy, bo tu... strach się dzieje. O, a tu co na tyłem chodzi? Moi drodzy, dojeżdżam do Gostowi, bo trzeba tak, porozmawiać z Albinem, to raz. Trzeba sprzedać trochę zupy, to dwa. Trzeba zapłacić podatki, to trzy. No już się rozchodzę. O, gdzie? Tu ktoś? Ta nie. Dobra, najpierw zajmijmy... O, chodź tu. Nie uciekaj! Kaliera. Albin. Kurde, to Albin. Witaj przyjacielu. Cóż, tak jak pierwszego dnia, kiedy się spotkałem, nie wyglądasz na szczęśliwego. Dlaczego tak myślisz? Nie musisz się o mnie tak bardzo martwić. Jestem pewien, że jest to życie, którego pragniesz. Nie, ale to jedyne, jakie mam. Przede mną jeszcze dużo pracy. Mam co robić. Rozumiem. Historia Albina. Dobra. Z Gizelo trzeba porozmawiać. Kurde, oni chodzą jak jakiś potłuczeni. Pa, ten w tą. Stój. Ale Runa. Masz kupę kasy. Cieszę się bardzo. To jest najwięcej cenowo pod płomyk z cebulą. 53 ci zostało. To byśmy ci sprzedali jeszcze coś drugiego. Zostało 17. Dobra, to już więcej nic tobie nie sprzedam. Goodbye. O, tu ktoś jest. Opa, jak oni... O, chodź tu. Co ona ma? Igielnik, perfumy. Kurde, ale to nie, na żonę już nie będę wydawał. Szkoda, nie? Ale jej pod płomyka sprzedamy. O! Dobra, bywaj. Have a good day. Dobra, dwa mamy ogarnięte. Teraz tak. Ingolf. Podatki, tak, trzymaj, to powinno pokryć wszystko. Wyśmienicie, moi drodzy. Ukończono zadanie, zapłać podatki. Moi drodzy, ale ja wam nie pokazałem, ile ja tych podatków płacę. Już teraz nie zobaczycie. 70 tysięcy. Ale jak ktoś dobrze sprawdzi, miałem 90 coś tam. Dobra, no 70 tysięcy zapłaciłem podatków, moi drodzy. Ale to nic. Nic nie szkodzi. Obchniemy to, co mamy popchnąć. Do Edwinka. Edwinek coś ma. Jeszcze bym te kurde sadonki pokupywał, tylko jak ja to pokupuję, to ja nie będę miał nic pieniędzy, nie? Ale dobra, dawaj. Nie pamiętam, ile ja tego wszystkiego mam, więc se pokupuję. Ja, 10 tysięcy, chłopie. 10 tysięcy, dobra, masz gulasz. Masz miksturę, masz podpłomyka, masz zupę. Ja, jeszcze 1800. Ale ja jeszcze mam... Dobra, bywaj. Tylko nie uciekaj, bo ja jeszcze w koniu mam trochę zupy. Tu mam w koniu trochę zupy, więc zabiorę. No mówię, nie uciekaj. No za kurde jełopy. Jeszcze mógłbym gnoju kupić albo nawozu. Nie będę kupiła na razie, bo nie będę. Dobra. Mamy to, moi drodzy. Wyczyściliśmy go. Bywaj. Jeszcze kogo możemy tutaj zakupić? Tu jeszcze mamy kogoś. Kucharkę jakoś. Tak, ja wiem. Masz zupy kremowej. Widziałaś? Jeszcze mamy tutaj Siebora, czy jak on tak? To już by był ostatni chyba handlarz. Sobiemir. Masz zupy. No i dobra, moi drodzy. I trochę kasy mam. I mamy historię Albina, moi drodzy.
O, porozmawiać z Gizelą, moi drodzy. Złoży wizytę Gizeli. Może zgodzi się dalej uczyć Albina polowania. A gdzie jest Gizela? O kurde, Gizela jest w leśnicy aż, moi drodzy. Gizela jest w leśnicy i tam na pewno pojedziemy. Tylko czy my w leśnicy mamy? Nie mamy nic. Nie mamy nic. A ja bym coś w leśnicy jeszcze sprzedał. To tak zrobimy. To sprzedamy. Ja się nie poddam tak łatwo. I teraz jeszcze tylko szybki rzut oka na zarządzanie. Mamy 18 tysięcy żarcia, ale to się zaraz kończy, bo ja zabiorę resztę zupek, gulaszy i innych wynalazków. O! Żeby to przerzucić na konia na pewno. Żeby się tego pozbyć. Znaczy pozbyć, no może nie do końca pozbyć, ale trzeba zarobić. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. Co możemy opitolić? Na pewno zupę kremową. Na pewno to też zupę kremową. 224, trochę dużo, 80. I co jeszcze możemy im tu sprzedać? No może te wiśnie, co? Bo nie wiem, czy ja będę te soki robił. Może kiedyś będę robił. Zobaczmy w zarządzaniu, kiedy mi się to... Nie, w zarządzaniu, tylko w technologii. O! To nie. Tu. Trzeba do tawerny. Szwalnia. Ile mamy? 7? Kurde, to do tawerny jeszcze kupę czasu. Dobra. W takim razie tak zrobimy, moi drodzy. Opchniemy zupy. Tu tam, czekaj, ile koń ma? Kilo? 10,75, czyli mogę 84,25. 84,25, dobra. 84,25, moi drodzy. 84 kilo. Wrzucimy na konie i zostaje nam 200... 230, to i tak za dużo. To wyrzucimy śliwki 50 kilo i powinna być git malina. Ale nie, bo ja jeszcze sadzonki chmielów, tylko on się ruszy. Kurde, słabo się ruszy, dobra. Stój, chłopie, to my wyrzucimy to, bo tu jest, zobaczcie ile kilo. O, 191 mamy wagi. Teraz się ruszysz. No, na wstecznym słabo. No, trochę podgonisz szybciej. Biednie. Biednie. Biednie z tą jazdą. Trzeba byłoby coś zrobić, bo do leśnicy mamy kawał drogi, moi drodzy. A po drodze mamy dynicę. Czekajcie, leśnica, jeżelica. Dobra, jedźmy do tej leśnicy, trudno. Może jakoś dojadę, może mnie nikt nie zje. Ale bym chętnie zahaczył dynicę, to bym się trochę pozbył. Tylko, że jak trafię na dziki znowu, albo na jakieś inne dziadostwo, to będzie problem, bo tu jest kawał drogi jednak. A na pewno wilki jakieś będą. No nie no, zdecydowanie za dużo ważę. Tak się nie da jeździć. Łosie, a ja nie mam żadnej broni. I co teraz? Dobra, dla wszelkiego ja sobie zapiszę grę. Żeby nie było. Żeby nie było. I jedziemy, moi drodzy. No to co, no jedziemy. Najpierw do Denicy. Może w Denicy się pozbędę trochę. Trochę towaru. Daleko w sumie nie ma. Jakbym się trochę tego pozbył, to już będzie zawsze coś, nie? Miałem zobaczyć siemię lniane jeszcze. Kurde.
Miałem zobaczyć siemię lniane. Chyba, żebym wyrzucił te ślipki, te wiśnie. No dobra, jedźmy tak, jak jest, to jest. No, trudno. Nic nie zrobię. Sprzedajmy to, zobaczmy, co ta Gizela chce. Czy ona przyjmie sobie naszego Albinka na nauki. A później będę musiał zrobić, kurde, rynek obwoźny. Coś mi się tak wydaje. Trzeba będzie polatać po wszystkich wioskach i zarobić trochę kasy, bo jak ja mam tutaj płacić po 70 tysięcy podatku. O, koń się zmęczył. Jak ja mam płacić po 70 tysięcy podatku, no to wiecie, co to będzie? To będzie tragedia, nie? Tylko teraz pytanie, czy te 70 tysięcy to jest na cały rok? A oni tyle nie będą mieli pieniędzy nawet. Nawet jakbym pojeździł dookoła, to i tak oni tyle pieniędzy nie będą mieli, nie? Jak oni mają po 2000, tu jest tam powiedzmy 3-6, no kurde, bida będzie. Coś tak czuję. Trzeba byłoby ludu jeszcze ten, a jeszcze muszę jedną rzecz zobaczyć, gdzie jest zarządzanie. Gdzie jest moja reputacja, moi drodzy? Popularność, woda opał, etap. Poziom dynastii 19114. Czyli ja będę mógł kogoś przytulić do chałupy, nie? Ja potrzebuję, moi drodzy, kogoś, kto ma 24 lata i kogoś, kto ma 29 lat. I to będą baby. Nie wiem, czy ja chcę baby. Wolałbym chłopów. Chociaż z drugiej strony, czym szybciej, tym lepiej. O, kochana, nie. Uciekaj. O, właśnie, tak jest. Ja wiem, że ty masz najlepsze towary, ale zobacz, ja mam też najlepsze towary. Wiśnia, ślipka, dobra, masz. Dobra, bywaj, kochana. Teraz tu gdzieś rolnik jeszcze jakiś. Ogarnijmy go. Rolnik w podole musi być. O, jest jakiś chłopek, roztropek, nawet dwóch. Kurczę, ale teraz to ja nie mam czasu, bo zaraz będzie ciemno znowu. O, chodź. Prr. No, co za łeb. Dobra. Tylko kurde, najgorzej, że on też ma te pewnie sadzonki, co? Dobra, kupmy. Nie wiem, ile tego kupuję. Ale dużo kupiłem. Dużo kupiłem. $11,000. Dobra, poczekaj, bo ja muszę z konia zabrać. Bo na koniu mam jeszcze tu. Zupek. To ci jeszcze... Opitole ci tych zupek. Kurde, to i tak mało będzie. Ja, 6000. Dobra, wrócę do ciebie. Poczekaj, chłopie. Ja jeszcze do ciebie wrócę zaraz. To tak nie może być, moi drodzy. 6000 mu nie zostawimy. Więc musimy to szybko tak ogarnąć. Tak raz jeszcze. Oj. Tak raz ogarniemy. Szybko. Trzeba będzie zaraz pola siać. Znaczy pola, sady, nie pola, nie? Czekaj. Co ci damy? Czekaj, może zejść, chłopie, najpierw, bo... Ja to bym tak szybko musiał zobaczyć, bo tego siemia lnianego coś tam miałem dużo. Miałem albo i nie miałem. Dobre pytanie. Sadzonki chmielu 20. O, to właśnie. Właśnie, wyrzućmy to, żeby wiedzieć, ile tego mamy. I teraz możemy popatrzeć, ile czego mamy. Mak, tu pasza 3000 starczy. 35 groszy.
Muszę policzyć tego. O, wiśni 40, wiśni już nie kupuję. Siemię lniane. Słoma, słoma. Ziarno pszenicy, ziarno owszu. Kurde, nie mam już więcej tego, siemia? 440 tylko? To se chyba nie podziałamy za bardzo. No dobra, butelki obchniemy. Butelki obchniemy. Chmiel. Kurde, dobra, dawaj go też obchniemy. Gnoju mamy. Kłody mamy. Nici mamy nawet. Tylko ja będę potrzebował nici. To zostawimy. Skóry mało. Ziarno żyta. To musi też zostać. Kurczę, dobra, trzeba obchnąć to, moi drodzy. Trudno. Co by nie było, trzeba to obchnąć. Mikstury. Gnilizna. Teraz w ubraniach. Czy ja mam coś w ubraniach? Nie mam. Ale czy ja mam skóry? Kurczę. Albo futra. Wapień. Nie mam futerków. Pióro. Gnój. Kurczę, nie mam nic już. Ale bida. Bida, moi drodzy. Bida z nędzą. Dobra, chodź koniu. Chodź koniu, dobijemy jeszcze te zupki i resztę. I naprawdę trzeba jechać. Dawaj, chłopie, co mamy najdroższego? A ja jeszcze tu mam. Ale ze mnie jełop. Przecież ja tu pozostawiałem te, nie? No dobra, trudno. Czy mamy jakieś zupy? Nie mamy. Uhuhu. Dobra, mamy gruszkę, mamy jabłko. Możemy opitolić. Kapusta niech zostanie na zupy. I to tyle. I to tyle, moi drodzy. Tyle będzie. Chyba, że jeszcze jest jedna opcja do ogarnięcia. Nie, chmiel nie. Jedna opcja do ogarnięcia, ale to trzeba zobaczyć. To 59, mało. Jedna opcja do ogarnięcia, moi drodzy, a mianowicie kamienne noże. Tu możemy się trochę pobawić w takim oto wypadku. I to by było chyba na tyle z mojego walczenia. No nic, dobra, mamy 150 kg. Pojedziemy, obchniemy. Godzina, która? 11:50. To jeszcze powinienem zdążyć. Konie miałem kupić, kurde. Miałem jechać do Hornicy. Miałem jechać do Hornicy. Kupić konie małe, żeby później je sprzedać. No nic, trudno. Jest jak jest, nie trzeba psuć. Ogarnijmy sobie handelek tutaj tak na szybko. A później będziemy się zastanawiać, co dalej z tym fantem mamy zrobić. O, tu kozy są jeszcze. Kozy są. A owce miałem kupić, kurczę. Hop, chodź tu, chłopie. Co ty chcesz, chłopie, co ty chcesz? Co mamy najdroższe? Mamy futrzaną peleryna. No to i kurde, to ja noszę ze sobą i nawet nie widzę tego. Butelka na wino, proszę. Mikstury, proszę. Zabiorę ci wszystko, co masz, chłopie. Mikstury, leczenia, otrucia. Trzeźwości. Noże. I tyk, młotek. Ale dobra, masz tego chmielu. 1,8. Gruszkę jeszcze. Ej, go do zera. No i tak ma być. Dobra. I tak ma być. To jeszcze tutaj ta panienka z okienka miała tu. A czy ta nie jest handlarzem przypadkiem żadnym jakimś? Czy ona nie ma nic do sprzedania?
Cibora. Nie ma. Cibora nie sprzedaje nic. Gdzie jest ta kucharka? Tam. Ona miała jakieś tam jeszcze 30 monet. Aha, nie miała, dobra, nie miała. No to cześć. No dobra, no to moi drodzy, co? Czas najwyższy jechać do tej leśnicy. Ja jak zwykle znowu bez broni, bez niczego. To tylko jest dwóch gang, dwóch. Dobra, leśnicę mamy. Leśnicę mamy, moi drodzy, 500 metrów. To sobie pojedziemy przez góry. A dlaczego by nie? Dawno tędy nie jeździliśmy. O, już widzę piękną leśnicę. Mam nadzieję, że tu na niedźwiedzia się na jakiegoś nie napotkam. Sarny są. O, może trzeba byłoby iść na polowanie w końcu, kurde, narobić trochę skórek. Skórek, mięsa, wszystkiego, nie? Może, może to byłby dobry pomysł. Worki, prrr. Dobra, widziałeś jaką koń ładnie zawrócił? Worki, beczki, ej, no chłopie. Co ty? Worek, no ja, trzy gnoju, no dobra. A tu w tym drugim worku ziarno pszenicy, no. Niespecjalnie, ale lepsze to jak nic, nie? Co mamy tu w beczkach? Nasiono maku. Dobra, może być. A tu? Tu nawóz. No nie to, żebym był jakoś specjalnie zadowolony z tego, no ale trudno. Skoro nie ma, to nie ma, no. Nie ma co to kombinować. No za to mamy tu jakiegoś chłopka, roztropka. Gdzie leziesz? Gdzie leziesz? Stój, ja chcę ci sprzedać. 2200 ma. No to dobra, 2200 ma. 2200 i co? Ja więcej nic nie mam, naprawdę? Ja taki biedny już jestem. Mam... Nie aż taki biedny, nie? No dobra, sprzedajemy to, co możemy. Nasiona maku też mogę sprzedać, trudno. Tyle było chyba ze mnie, co? Pochodnie bym zostawił moty. A, tu chmiel jeszcze mamy. O, no i dobra. I teraz mogę z tobą bywać. O, tu jest więcej ich. Ten też chce sprzedać coś. To czekajcie, to ja jeszcze mogę chodzić. Mogę jeszcze chodzić. Kto tu jeszcze jest handlarzem jakimś? Ty jesteś handlarzem? Nie. Zbigniewa. Teopold to już był. Ameryka też coś była. 1800. Dobra, sprzedajmy to, co możemy sprzedać, moi drodzy. Trudno. Już więcej chyba nic. 355 ma. Dobra, masz tą siekierę nawet. O. Siekierę. Jeszcze ktoś? I tu jeszcze drwal. Drwal i jeszcze pewnie łowca, co? Tu muszę do niej iść. No dobra, to jeszcze pójdźmy do drwala. Tak, tak. On ma 1200. Dobra, masz młotek. Trudno, masz pochodnie, masz łopatę. I tyle było, moi drodzy, tyle było. Zostało mu trochę kasy, ale dobra, olać to. Olać to. Tu zaraz pójdziemy do tej pani. Tylko ja bym jeszcze teraz chciał się zapytać Zbigniewy, ile ma lat? 29. Ja, osadę. Brzmi jak to, czego szukałam. Świetnie. Zbigniewę. I od razu Zbigniewę dopasujemy do Zbigniewa. Tu.
Rolnik Zbigniewa. Gdzie ona jest? Zbigniewa, masz chałupę, kochana. Umiejętności jej jakie są? Zaraz zobaczymy. Czyli tak, ten już dom można odhaczyć. Odhaczyć. Tu już mamy elegancio. Gdzie to było? Tu. W drugą stronę. W tą stronę. Kurde. Kim Zbigniewa jest i co ona może nam robić? Zbigniewa jest górnikiem. O. Albo rolnikiem. Gdzie byśmy ją mogli przypisać, moi drodzy? Do chaty rybackiej nie. Do chaty wydobywczej. Nie, do chaty zielarskiej. O! Ja bym miał do chaty zielarskiej. Co? Tu mamy kopalnię żelazo. 4 z 6. Dlaczego? A, już chyba wiem dlaczego. Kuźnia, młyn. Stajnia, stodowa, stragan, studnia. Szwalnia. Może do szwalni? Łowiectwo, wydobycie, rolnictwo. Produkcja słabo, przetrwanie. No i tak na pewno będzie kimś. Tylko pytanie teraz kim? Co by jej tu podbić? Rolnictwo albo wydobycie najlepiej. Ale wydobycie... A może tu? Chatę budy... O! Ona jest produkcja. Produkcja jest słaba. Ja! Nie. Chociaż z drugiej strony, dawaj, podbijesz sobie. Zobaczmy ją jeszcze raz. No i gdzie to jest? Wydobycie. Chata wydobywcza, zielarska, drewutnia, kopalnia, studnia. Nie. Usługi. Chata budowniczych. Co oni mogą robić? Postęp. Aha, będzie budowy zniszczone moduły. 2, 3, 19. No i dobra. I on sobie będzie chodził i sobie budował. Znaczy ona sobie będzie chodziła i budowała. Potrzebny jest motek. Jest. Git Malina. A teraz jeszcze przeboja. Wiek 22. Dobra, to nie. Zobaczymy, kim ty jesteś. Przeboju. Wzdłuż i wszerz mam do znajdowania najlepszych miejsc do wędkowania i zbierania grzybów. No i pasuje. Have a good day. Ale czekaj, ja cię chcę zabrać do siebie. Czekaj. Ale to nie ty. To jesteś ty. Jesteś ty. Ubrudzone ręce przyczyny nie zrażają mnie do pracy. Rolnictwo to w końcu skomplikowanie wymagające pracy, ale za to dająca na koniec. Dobra, chłopie, to biorę cię. Już mi tak, jak czego szukałem, z przyjemnością. O, ile ty masz lat, Odan? 24, dobra. See you soon, moi drodzy. To od razu Odana bierzemy, przepisujemy do jakiegoś domu. I mamy prosto. O, ostatni dom mi został. Okej. Okej. I wolne prace. On tam chciał grzyby, nie? Grzyby zbierać. Chata rybacka jest, chata wydobywcza, chata zielarska. Będziesz zioła mi zbierał. Nie, on chciał rolnikiem zostać. Stodowa jest 8 na 8. Stajni nie chce. Ja nie mogę. Kuchnia nie.
Dobra, wsadzimy go, moi drodzy, na razie. Albo... Aha, tam... Albo do chaty myśliskiej. Właśnie, moi drodzy, chata myśliska. Chyba go dam tutaj, co? Bo jest to dwójeczka ma. Przespanie. No dobra, wsadzimy go tu. Dlaczego? Bo przecież tu jednym z tym z myśliwych, moi drodzy, była moja żonka. Dobra, moja żonka była, a moja żonka teraz, ja wam pokażę coś. Wiek. Wiek, moi drodzy, wiek jest taki. Jest mój Kazimierz. Patrzcie, 00000111222, czyli Edyta, Kanuta i Przebora mają wiek 2. Maliborga 3, Dobromir nawet też 3. Dlaczego? Bo moi drodzy, takie o coś, czyli status zaciążenia, czyli jest kobieta zaciążona, ale jak już się rozmnoży, jak już się wykluje, to nasza babka, moi drodzy, nasza babka jest nieczynna przez 2 lata. Czyli tu już mamy czynne, ale tu jeszcze mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, że tak powiem, 11 osób nieczynnych ze względu na to, że mają dzieci, nie? I przez pierwsze 2 lata są ten. A ja bym tylko jeszcze jedną rzecz w takim razie zobaczył. Moi drodzy, wiem, że dzisiaj tak trochę przynudzam, ale cóż. Domy. Mamy 3 z 4. Prosty dom. Proszę bardzo. Dobromir, Bratomir. Elegancko. To już mi się podoba. I teraz zobaczcie. Dlaczego ja od samego początku umieszczałem babkę i chłopka ze sobą, żeby się rozmnażali? Bo teraz zobaczcie. Teraz na przykład Malwina, która już urodziła 2 dzieci. No jeszcze tam rok czy 2 lata. Tak? 2 lata. Nie, czekajcie, bo rok jest zapylona. No dobra, nieważne, nie będę tego komplikował. Przez 2 lata jeszcze ona już będzie nieczynna, ale już więcej się nie będzie mnożyć. Czyli za 2 lata będzie już ona gotowa do działania, czyli będzie ciężko pracować, a tu jej dzieci będą rosły. Jak osiągną wiek 18 lat, to pójdą też do roboty, czyli już mam kolejnych 2 pracowników. No faktem, że to jest taka przyszłość bardzo, 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 bardzo daleka. Ale najważniejsze jest to, że Malwina zaraz będzie gotowa do działania. Tu mamy kto? Tu mamy Ingarda. Ingarda znowu jest zapylona, więc za chwilę znowu się wykluje. Tu mamy kogo? Tu mamy Nowoja, to nie. O, tu mamy Dagmarę. Dagmara znowu zapylona, czyli znowu się wykluje. To już będzie trzecie. Tu nic. Trzecie. O, tu będzie czwarte. Proszę bardzo, bo to jest zapylone. Czwarte. O, tu dopiero pierwsze będzie. Tu nikogo nie ma. Tu nie ma. Tu nie ma. To ile tam mówiłem? 4, tak? Policzyliśmy. Prosty dom, kamień Grimilda. Grimilda? Gdzie ona jest? A, ona jest tam. Ile ona potrzebuje? Grimilda, 19 lat ma. To jeszcze jakiegoś łba byśmy zabrali, nie? O. Czyli 4 czy 5, nie? Czekajcie, a kogo ja teraz wziąłem? Odona czy kogoś tam? Odolana? Odolan. Ile on ma lat? 24. Ja bym ci zmienił dom na Grimildę i poszedłbym cię w kamienia. Kamień. Prosty dom. Jest? Chyba jest. Jest czy nie ma? Bo już teraz to już nie wiem, kurde. Kamień, Grimilda. Odolan. Jest. No i dobra. To teraz Odolan nie będzie, moi drodzy, myśliwym, tylko Odolan. Odolan nie będzie, będzie chata wydobywcza. O, tu będzie górnikiem, moi drodzy.
Odolan będzie górnikiem. Tak jest, bo mi górnictwo jest najbardziej potrzebne. Czyli nadal mam jeden pusty dom. Czekajcie, ludzie. Prosty dom, czyli tu potrzebuję... A, Grimilda, to już będzie... miał być A4 bodajże. To od razu zmieniamy. Zmieniamy na A4. O! Czyli tu już mamy dom gotowy. Zostały nam tu jeden dom. Potrzebujemy babki około 24 lat. I tu mamy jeszcze wolność. Czyli dwóch ludzi jeszcze mogę zabrać. Jest tu ktoś jeszcze chętny? Nie ma. No to jak nie ma, to trudno. No to idziemy, moi drodzy, wykonywać zadanie u Gizeli. Co znowu? Witaj, wielka łowczyni. Przybywam w pokoju. Czego chcesz? W porządku. Przejdźmy do konkretów. Czy pamiętasz młodego Alwina? Oczywiście. Cóż, czy ceniłaś sobie treningi z nią? Z nią? Jak z nią? Z nim. No ale dobra, niech będzie. Do czego zmierzasz? Słuchaj, jest dobrym łowcą, ale bardzo go to zabolało, kiedy ze mną przegrał. I dlaczego mi o tym mówisz? Co mnie to obchodzi? Obchodzi to chłop pola, co chłopu do tego, jak pole nie jego. Nie ma w dolinie drugiego łowcy, który cieszyłby się tak wielkim poważaniem jak ty. Jednak zawsze jesteś widywana na szlaku sama. Czy nie bywa ci czasem ciężko bez niczej pomocy? Nie wszystko idzie zawsze po mojej myśli. Polowania bywają nieprzewidywalne. Jednak cenię sobie tę swobodę, którą mam, kiedy jestem sama. Rozumiem twój punkt widzenia. Mimo to nie przydałoby ci się, przydałby ci się towarzysz polowań. Nie wierzę, że praca w polu jest przeznaczeniem Alwina. Nie potrzebuję mięczaka, który podaje się za każdym razem, kiedy poniesie porażkę. Oż ty, kurde babo. Rozumiem, tylko proszę, nie zabijaj mnie za podsunięcie ci tego pomysłu. Jestem jeszcze całkiem spokojna, więc nie kuś mnie, bo mogę skłonić się ku tej sugestii. Twoją drogą, jeśli to miało być zabawne, to wiedz, że nie przepadam za żartownisiami. Ty, kurde, ty. Wracając do tematu, owszem, trenowałem tego młodego człowieka. Myślę, że miałbym dla niego pewną propozycję. Jedno z tych nie do odrzucenia. To wspaniale, powiem mu. Moja propozycja to droga, z której nie ma powrotu. Jednak jeśli ma to nastąpić, musi przynieść mi coś wyjątkowego, by udowodnić, że jest godny. Chcę się upewnić, że będzie gotowy na to, co go czeka. Będzie gotów. Dziękuję za danie mu drugiej szansy na dzielenie z tobą szlaku. Jestem łowczynią, która woli działać w pojedynkę. Dałam Albinowi kilka wskazówek, ale żaden ze mnie mentor. Zamierzam skierować go na południe, za grzbiet górski, wyznaczający granice naszej doliny. No i to miejsce, gdzie znajduje się moja ojczyzna. Wszystkie moje umiejętności zdobyłem właśnie tam, od moich rodaków. Lecz wiedza dotycząca przetrwania i polowania jest o wiele większa niż moja. No i... Założenie rodziny i osiedlenie się wiosce mnie zmiękczyło. Alwin potrzebuje poczuć prawdziwą dzikość. Puszczy z innym nauczycielem. To znaczy, że opuści to dolinę na dobre. Ostateczna próba, aby stać się niezależnym. O kurczę, nie zapomnij, że najpierw musi udowodnić mi, że się nadaje. W innym przypadku nie mamy o czym gadać. A teraz pływaj. No dobra, lecę, cześć. A teraz muszę lecieć do Alwina, tak? I teraz będziemy tak skakać z jednego końca na drugi koniec. No dobra, no to lećmy do tego Alwina. No cóż, powiedzmy mu tu naszą dobrą wiadomość. Teraz jestem przynajmniej pusty. Mogę szybko lecieć. Mamy ile? 1400 metrów przez las. Powinniśmy to ogarnąć w miarę szybko. No jeszcze po drodze potrącając parę królików. A co? Nie można? Można. No to jak można, to można. Kurde, szkoda, że nie wziąłem żadnego ani łuku, ani niczego. Opa, jeszcze sarnę potrącił. No i trzeba tu zrobić przecinkę, bo tu ten las jest za gęsty. Zdecydowanie. Zdecydowanie las za gęsty, nie można jeździć. Trzeba byłoby... O, co to za kłody leżą? O kurde, nie, siadaj! Spadamy stąd, chłopie. Ciśnij wrotki. Chciałem se kłody wziąć, a tu... O nie. On będą mnie goni, dobra, nie. To innym razem zabierzemy te kłody. Może nikt ich nie zajuma, co? Skurkowaniec, nie? A już było tak blisko. Już się witał z gąską, a tu nagle... Dupcia blada. Gdzie ja jadę? Czemu? Gdzie ja wyjechałem? Koło jeziora? Którędy ja? Kurde. Jakoś tak
nie po ludzku. Ale no w sumie z jednej strony możemy się napić przy okazji. Popatrzeć. A tutaj bym chatę wędkarską jakąś rybacką postawił, bo tu na pewno są konie. Albo sieci ponastawiał. Właśnie, jak się... Ja zapomniałem, że jeszcze sieci można robić, nie? Właśnie. Jeszcze sieci można robić. Trzeba byłoby ponastawiać tych trochę sieci. To bym może nałapał jakieś rybków. Szczupaki widziałem. Gdzieś tam jeszcze konie i płotki chyba są. Kurczę, daleko? Gdzie to ja tam? Gdzie to ja jeżdżę? Bo to coś mnie... Jeżdżę i nie wiem, gdzie ja jadę tak na dobrą sprawę. Gasz mi. Kurde, ja nie w tą stronę jadę. Co za baran. Ja nie mogę. Ale bym się nadział, nie? Dobrze, że się opamiętałem, bo mówię, co, z powrotem, tą samą stronę? Masakra, no ale cóż. Zobaczymy, co tam jeszcze nam Alwinek powie i trzeba się brać za robotę, moi drodzy, kolejną. Kurde, kolejne wilki, ja. Goni mnie? Nie, tylko warczy. Na szczęście. Na szczęście tylko warczy, można uciec. Dobra, czekaj, bo koń kondycję traci. To trzeba mu zwolnić trochę tempa, żeby odsapnął. Jedziemy dalej. Metrów. Niedaleko, moi drodzy, niedaleko. Może tutaj koło drogi coś znajdziemy? Leżącego, jakiś wózek przewrócony, jakieś skarby? Bo ja już nie mam nic, wyprzedałem wszystko. Alwinku! Alwinku! Where are you? Nie. Na polu jest, kurde. Co my tu mamy? Tu mamy gąski. Kurde, trzeba byłoby te zwierzaki w końcu zacząć naprawdę już ogarniać, bo to... Szkoda, nie? Witaj ponownie. Wystarczy tego. Przygotuj się. Gizela ma wobec ciebie jakieś plany, ale musi upewnić się, że jesteś godzin. Czy ona ci o tym powiedziała? No jasne. Cóż, może nie użyła dokładnie tych słów, ale to miała na myśli. Czego ode mnie ona oczekuje? Że rzucę wszystko i stanę się działającym w pojedynce łowców, takim jak ona? Najlepszym na tych ziemi, a nawet i poza nimi. To wykonalne. Nie chcesz tego? Jasne, chciałbym móc. Bardzo mi się podobało, ale to nie jest takie proste. No jak nie? Jasne, że tak. Jesteś dorosłym mężczyzną. Czas zacząć żyć tak, jak chcesz. No właśnie, chłopie. Masz 25 lat i co? I ciągle u mamusi? Też powie, że jeśli tylko pójdę do Gizeli, to zrobi ze mnie swojego czeladnika. Jej plan wobec ciebie wykraczają. Jej plany wykraczają poza tradycyjne sposoby treningu. Wydaje mi się, że na horyzoncie majaczy niesamowita wyprawa poza granicę doliny. Sprawiło, że prawie wyskoczyłem z butu z wrażenia. To ekscytujące. Uhu! Przede wszystkim nie możesz wrócić do niej z pustymi rękoma. Musi przekonać Gizelę, że się nadajesz na łowców. Co powiesz na upolowanie żubra? I gdzie ja teraz znajdę żubra? No ja pierdzielę, w lesie. To Gizela głównie tropiła zwierzę. Kiedy polowaliśmy razem? Nie martw się, przyjacielu. Wiem dokładnie, gdzie możesz je znaleźć. Dziękuję, ale to nie zmienia faktu, że nie mam już nawet łuku. Dobra, mogę coś na to zaradzić. Przyniosę ci naprawdę świetny łuk, ale obiecaj mi coś. Co? Że przestaniesz w siebie wątpić. Zgoda. Wrócę wkrótce. Dostęp do Alwina, łuk refleksyjny, moi drodzy. A łuk refleksyjny się robi z czego? Z jednej kłody, z lnianej nici i ze skóry sztuk 3. No i co? No i tak to będzie wyglądało, moi drodzy, że ja niestety, ale muszę chyba wrócić do czego? Wrócić do wioski.
i ogarnąć resztę sobie. Ogarnąć sobie temat. Bo tylko chyba te zadanie nam zostało, nie? Popularne, poboczne wyzwania. Trochę tego jest. Dobra, a tu nie zrobione. Zidą. A, to wędkę nie zrobiłem. Dobra. Dobra, dobra. Dobra, moi drodzy, to tak to wygląda. Więc ja jadę do domu. Jadę się przygotować, ogarnąć. Wytworzę jemu ten łuk refleksyjny, niech ma. Dam mu nawet kilka strzał. I tyle, nie? Zobaczymy, co się wydarzy. Zabiorę ze sobą kuszę. Spakuję tutaj na konia chyba. O właśnie, spakuję wszystko na konia, bo podejrzewam, że będzie chciał iść ze mną na co? Na polowanie. Więc myślę, że to trzeba się będzie do tego przygotować, ale to tak jak mówię, to nie będzie tak w ciągu jednego dnia, a w międzyczasie ja jeszcze muszę tutaj ogarnąć sobie wioskę, żeby mi świnie nie uciekały. Więc moi drodzy, cóż, widzimy się w kolejnym odcineczku już niebawem. A tymczasem ja wam życzę miłego dzionka i do zobaczenia. Trzymajcie się, na razie, hej, hej.